Występy Rosjan. Ale oto znów Polacy. Bieg szósty. Polacy kontra Duńczycy. Tomasz Golob i nie Piotr Protasiewicz, ale Sławomir Drabik. Jeszcze parę razy będę musiał Państwa przepraszać za złe podpisy. Niemiecka telewizja i jej komentatorzy kompletnie nie zwracali uwagi na to, kto naprawdę jest na torze i zachwycali się, na przykład tak było w tym wyścigu, dobrą jazdą Protasiewicza, którego wcale tam nie było. Nie możemy Państwu także pokazywać aktualnej punktacji, bo prawie przez całą transmisję była ona pokazywana z ogromnymi błędami. Ale dlatego, że Polacy w tej klasyfikacji byli bardzo nisko, to później konsternacja, no i jakaż radość, kiedy potwierdziło się, że to właśnie Polacy prowadzą. Bardzo dobry start Tomasza Goloba i Drabika. Tomasz Golob w czerwonym kasku cały czas ochrania Sławomira Drabika i blokuje Briana Andersona w kasku niebieskim. Może Państwo troszkę są nieprzyzwyczajeni, że tutaj kolory kasków w parach są nieco inne. Czerwony i biały to Polacy. Sławomir Drabik jechał momentami jakby zbyt wolno i Tomasz Golob musiał się bardzo napracować, aby ochronić go przed atakami tego zawodnika w niebieskim kasku. Briana Andersona, najlepszego zawodnika drużyny szwedzkiej, tego, który również, zajmując drugie miejsce w finale interkontynentalnym, by walczył sobie prawo startu za rok w Grand Prix. Ale ta jazda, znakomita jazda Tomasza Goloba, bardzo zespołowa, to otucha w sercach kibiców. No i przede wszystkim fakt, że Sławomir Drabik znakomicie sobie radzi. Jeździł już kiedyś w Widenbergen, podobnie jak Tomasz Golob. No i to już końcówka, przewaga Polaków znaczna. Anderson po prostu zrezygnował z pościgu. Po dwóch rundach Polska, Rosja i Niemcy po 8 punktów. Anglia i Dania po 6. Szwedzi 3, Węgrzy zaledwie 2. Potwierdzają się zatem prognozy, że Rosjanie, Niemcy i Polacy, drużyny, które dały tutaj do Didenbergen najlepszych swoich zawodników, będą liczyły się poważnie w walce o tytuł. Ersten drei gewählt, also Tomasz Golob, nicht nur ein bekannter und beliebter Sportler, sondern ein ausgepuffter Profi. Egon, wenn man hier sieht, wie er hier abschirmt, um seinem jungen Kollegen vorne den Rücken frei zu halten. Sieht man ganz genau, dass er sich gebremst fühlt. Golob ist ja ein Himmelstürmer, hat alle großen Leute schon geschlagen. Und er könnte jetzt hier, wenn er das Gewicht mehr nach hinten verlagert, ihn spielend leicht überholen. Aber die beiden sind sich einig, dass sie hier definitiv die Gegner im Schach halten wollen. Thomas Golob,